Wiele osób podczas tworzenia ankiety zastanawia się nad tym, co powinno się znaleźć we wstępie do takiego kwestionariusza. Czy w ogóle jest on potrzebny? Wszelkie wątpliwości dotyczące tego elementu ankiety zostaną rozwiane w tym nagraniu. Zapraszam. Po co w ogóle w ankiecie umieszcza się wstęp? Wstęp do ankiety to ważny element, jakiego nie można pominąć z uwagi na to, że zawiera on istotne z punktu widzenia respondenta informacje. Dobrze napisany wstęp niekiedy motywuje osobę do wypełnienia ankiety zgodnie z prawdą i własnymi odczuciami. Jak powinien wyglądać wstęp do ankiety? Z ogólnych cech wstępu warto zwrócić uwagę na jego rozmiar oraz język. Po pierwsze, wstęp nie może być długi. Powinien być jak najkrótszy. Krótka forma zachęca do przeczytania i nie odstrasza respondentów. Po drugie, musi być napisany w sposób zrozumiały dla odbiorców ankiety. Weź pod uwagę wiek takich osób, ich wykształcenie i inne cechy, które pozwolą na stworzenie konkretnego i zrozumiałego dla nich przekazu. Po trzecie, nie zapomnij o formach grzecznościowych i o tym, aby zwracać się do respondentów z należytym szacunkiem. W każdym wstępie w ankiecie należy umieścić zwrot grzecznościowy typu Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i tym podobne, prośbę o wypełnienie ankiety. Respondentów należy poprosić o to, aby wypełnili oni ankietę, przecież nikt nie ma takiego obowiązku, a jest to wyłącznie dobra wola każdego człowieka, który ją wypełnia. Wskazanie celu ankiety. Należy w jednym zdaniu wskazać, jaki jest cel ankiety, czyli jaki jest cel Twojego badania. Informacje o dobrowolnym charakterze badań. Pamiętaj, że nie można nikogo zmusić do wypełnienia ankiety. Jeśli ktoś nie chce, to ma prawo odmówić bądź zrezygnować na każdym etapie wypełniania ankiety. Informacja o anonimowym charakterze kwestionariuszy ankiet, ich późniejszym losie. Informacja o tym, że ankiety są anonimowe, ich wyniki nie zostaną nigdzie ujawnione, lecz zostaną wykorzystane tylko do stworzenia pracy magisterskiej bądź licencjackiej, niekiedy stanowią bodziec motywujący do wzięcia udziału w ankiecie i do udzielenia szczerych odpowiedzi przez respondentów. Wówczas masz pewność, że otrzymany materiał będzie miarodajny i zgodny z prawdą. Podziękowanie za udział w badaniu. Nie zapomnij podziękować, oczywiście z góry, za to, że ktoś poświęcił swój cenny czas i zechciał wypełnić Twoją ankietę. Jeśli masz ochotę, możesz także przedstawić się w ankiecie z imienia i nazwiska, napisać, jakiego kierunku i uczelni studentem jesteś. Jeśli przeprowadzasz ankietę samodzielnie, możesz te informacje po prostu powiedzieć, rozdając respondentom kwestionariusze. Instrukcja wypełnienia ankiety. Należy wskazać respondentom, jak mają zaznaczyć odpowiedzi, na przykład za pomocą znaku X, a także czy jest możliwość wyboru jednej możliwej odpowiedzi, czy większej liczby. To niezbędne elementy każdego wstępu ankiety. Ich umieszczenie na początku kwestionariusza świadczy o profesjonalnym podejściu autora badania do całej procedury badawczej, a także motywuje respondentów do udziału w badaniu. Dlatego też nie zapomnij, aby w swojej ankiecie umieścić dobry wstęp. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep Magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.